Pozdrawiam bardzo serdeczkę hiszpańskich czytelników moich książek Błoto słodsze niż miód, Bukareszt, kurz i krew. Jestem ogromnie wdzięczna hiszpańskiemu wydawnictwu, że dało moim bałkańskim książkom nowe hiszpańskie życie. Jestem też wdzięczna tłumaczom Agacie Orzeszek i Ernesto Rubio. Mam takie poczucie, że doskonale uchwycili oni melodię tekstu, rytm, frazy, że przełożyli energię polskiego, polskich słów na energię hiszpańskiego języka. To jest oczywiście dla mnie bardzo ważne. Chciałam Wam trochę opowiedzieć o swoim pisaniu. Wszystko zaczęło się w 2009 roku. Wtedy mój kolega, wydawca, zaproponował mi, że czas zadebiutować. I namówił mnie do tego, żebym napisała swoją pierwszą powieść. Ona miała roboczy tytuł Toksymia. Przy czym ja bardzo się tego bałam oczywiście. Postanowiłam odłożyć to najbardziej jak się da i pojechałam w podróż po Bałkanach. To była trasa Bułgaria, Rumunia, Turcja. No i od samego początku zakochałam się w Bukareszcie. To było takie wrażenie, że pojawiam się w przestrzeni tego miasta i wszystko znam. Nawet żartowałam potem, że miałam takie poczucie, jakbym w poprzednim wcieleniu była Rumunką. Nie musiałam się specjalnie tej przestrzeni uczyć, ja ją po prostu rozumiałam. To tak, jakbym miała od razu wszystkie klucze do tajemnic Bukaresztu, jakbym miała też w sobie te kody kulturowe, żeby dobrze rozumieć Rumunów. I dosyć szybko się z nimi zaprzyjaźniałam, poznawałam kolejne osoby. W miarę szybko nauczyłam się komunikatywnego języka rumuńskiego, który pomagał mi w codziennym życiu. Kilka razy się przeprowadzałam, ale w końcu zamieszkałam w takim trochę szemranym, artystycznym domu, gdzie ludzie się pojawiali nagle w środku nocy, a potem znikali. Takie to były postaci około literackie, około artystyczne, ale też miałam poczucie, że bardzo, że te historie same do mnie przychodzą, że ja specjalnie nie muszę się za nimi nachodzić, one po prostu gdzieś mnie znajdują. I nie czułam się wtedy bardzo dziennikarką, a nie reporterką. Czułam się przede wszystkim pisarką i dlatego Bukareszt jest trochę takim eksperymentem językowym, ćwiczeniami stylistycznymi. Ja bawiłam się słowami i dlatego w tej książce jest na przykład dramat, jest bajka, jest tekst stylizowany na balladę, jest też dużo poczucia humoru i to jest coś, czego pewnie może brakować czytelnikom w błocie, ale też jeśli chodzi o pisanie tej książki, to ja byłam bardzo przejęta losem moich bohaterów, w jakiś sposób identyfikowałam się z ofiarami systemu komunistycznego, więc też jeżeli w błocie pojawia się humor, to gdzieś zupełnie na trzecim planie. Błoto jest przede wszystkim opowieścią o cierpieniu i strategiach przetrwania. W każdym razie, kiedy napisałam Bukareszt, no, ta książka spotkała się z życzliwym odbiorem w Polsce. Dostałam kilka nagród i też zdałam sobie sprawę, że chyba naprawdę jestem pisarką. Że to jest taka moja życiowa droga, że muszę się z tym pogodzić. I moja wydawczyni zaproponowała, żebym pojechała teraz do Albanii. Że tam sobie posiedzę i zobaczę, a może coś tam będzie dla mnie ciekawego. I myślałam sobie, że to jest taki projekt półroczny, że napiszę książkę, która też będzie związana z Bałkanami, które kocham. Albania dla początkujących. Akurat to był taki czas, kiedy coraz więcej Polaków zaczynało jeździć na wakacje do Albanii, więc wydawało mi się, że to będzie taka książka ciekawa, lekka i przyjemna. I kiedy pojechałam tam na miejsce, to okazało się, że Albańczycy wcale nie są tacy skłonni do tego, żeby łatwo się otwierać jak Rumuni. Że owszem, są bardzo serdeczni i pomocni, ale te relacje nie były bardzo bliskie. I nagle okazało się, że jeżeli oni mi opowiadają o komunizmie, to bardzo często zbywają mnie takimi frazami o tym, że
chleb był, że można było trafić do więzienia, jeżeli chleb był nieświeży i się narzekało na to, jeżeli się narzekało, że pomidory są obite. I miałam takie poczucie, że ta prawdziwa opowieść o komunizmie jest schowana za tymi zdaniami, wytrychami. I przełom nastąpił po pół roku. To znaczy ja wtedy zdałam sobie sprawę, że nie pójdę dalej, jeżeli nie nauczę się języka albańskiego. Że zawsze będę postrzegana jako zagraniczna dziennikarka, która wpadła do Albanii na chwilę, niczego nie rozumie i tak naprawdę chce pisać o bunkrach i zaprzyjaźnionych dziewicach i tylko powielać te stereotypy Albanii. Więc odstawiłam pisanie. Zajęłam się tylko i wyłącznie dokumentacją, ale też jeżdżeniem po Albanii i szukaniem bohaterów, ale nie na siłę. Miałam takie przekonanie, że najpierw muszę głęboko zrozumieć, w jaki sposób myślą Albańczycy, a dopiero potem zacząć pisać. I miałam to szczęście, że pozwoliłam sobie, by ta książka przerastała warstwami, a z drugiej strony też moje wydawnictwo wykazało dużo zrozumienia. I tak jak zaczęłam dokumentację w 2013 roku, tak złożyłam tę książkę w 2018. I też miałam poczucie, że najwięcej napisałam w 3 i 4 roku, kiedy też wiedziałam, w jaki sposób Albańczykom zadawać pytania, wiedziałam w ogóle, o czym chcę napisać książkę, po co ona jest. I łatwiej mi też było ich pytać i nie dać się zbyć. I myślę, że szukałam też przede wszystkim bardzo wrażliwych bohaterów, takich ludzi, którzy umieli jakby opowiedzieć o swojej osobistej historii, ale też osadzić ją w kontekście historycznym i mieć taką perspektywę też uniwersalną. I moi bohaterowie to często są tacy ludzie, którzy znakomicie opowiadają obrazami, którzy potrafią odwoływać się do symboli na przykład. I dzięki nim ta opowieść, kiedy ja jej słucham, ona trochę rozkręca się w mojej głowie jak film krótkometrażowy. Kiedy ja siadam do pisania, mając kilka, czasem nawet kilkanaście godzin wywiadów, to trochę jestem w takiej roli montażysty i po prostu montuję te historie, które zostały mi opowiedziane. A pytałam wcześniej moich bohaterów o bardzo wiele szczegółów, zawsze o to, jak byli ubrani, jaka była pogoda, jak wyglądał pokój, w którym się znajdowali. To zawsze były takie pytania o to, żebym mogła sobie odtworzyć daną scenę w głowie i potem opisać ją czytelnikowi tak, żeby on miał wrażenie, że to wszystko jest namacalne, żeby też łatwiej mu było jakoś tam identyfikować się z bohaterami. I miałam szczęście chyba do odbioru tej książki, ponieważ oprócz tego, że czytelnicy i krytycy zwrócili uwagę, że jest to książka o szczególnej sytuacji, o kraju odizolowanym, o zamkniętych granicach, z bardzo autorytarnym systemem komunistycznym, z zniewoloną głęboko społecznością, to też kładziono nacisk na to, że to jest także książka o wolności, o strategiach przetrwania, o sposobie radzenia sobie z życiem w ciągłym lęku albo z traumą. O tym też trochę, jak cieszyć się życiem w sytuacji, kiedy ma się bardzo małe narzędzia do tego, żeby decydować o własnym losie. No a w Polsce, która jest w ogóle zafascynowana własną historią i ma obsesję w ogóle pamięci i przeszłości, bardzo dużo mówiono też o różnicach pomiędzy polskim komunizmem a albańskim komunizmem. I kładziono nacisk na to, że to jest też książka, która pozwala w ogóle zrozumieć lepiej Albanię i w ogóle zrozumieć ten system i spojrzeć na albańską historię i w ogóle na Albańczyków z trochę innej perspektywy, ponieważ no jest to kraj, który wcześniej też przez lata był traktowany trochę lekceważąco w debacie publicznej i często po prostu posługiwano się stereotypami, opisując albańską rzeczywistość albo też myśląc, że od lat 90. w Albanii nic się nie zmieniło. Ja szykuję się już do kolejnej podróży do Albanii. Będę pisała książkę o
współczesnej rzeczywistości. Będę przede wszystkim rozmawiała z albańskimi kobietami. No i tak teraz układa się moje życie, że żyję trochę w Polsce, trochę w Albanii. No, jedną nogą cały czas, czy mentalnie ciągle jestem na Bałkanach. No i cieszę się z tego. Myślę, że tak będzie wyglądało moje życie. Państwu polecam nie tylko swoje książki, ale w ogóle książki o Bałkanach. To są takie literackie podróże. No i zawsze potem warto wybrać się do tych wszystkich krajów, o których przeczytaliśmy. Dziękuję bardzo.